Zapraszamy na spacer po Olsztynie śladami Balbiny Świtycz-Widackiej, rzeźbiarki urodzonej na Polesiu w 1901 roku, zmarłej w 1972 roku w Olsztynie. Jej rzeźby znajdują się w parkach, kościołach, szkołach i Muzeum Warmii i Mazur. Świtycz-Widacka była bardzo pracowitą artystką. Wykonała w sumie około 1000 rzeźb. Część przepadła w czasie wojny, inne zaginęły, jeszcze inne znajdują się w prywatnych rękach. Jak rzeźbiarka trafiła do Olsztyna? Gdy przyjechała w latach 50. w odwiedziny do córki Jowity, która uczyła się w technikum rybackim w Giżycku, zakochała się w jeziorach, lasach, które tak bardzo przypominały jej rodzinne Polesie. Po kilku latach zamieszkała na Warmii i Mazurach. Centrum Olsztyna, park nad Łyną, blisko zamku. Idąc w dół ulicą Nowowiejskiego, tuż przy moście, trzeba spojrzeć w prawo. Na niewielkim cyplu, nad samą rzeką, na wysokim postumencie widać sylwetkę chłopca. Uśmiechnięta twarz, bujne loki, w ręku strzała. Chłopiec ma kołczan, a na nim widoczne trzy litery. BSW, czyli monogram Balbiny Świtycz-Widackiej. To Amor na czatach. Do tej rzeźby pozował wnuk rzeźbiarki Kamil Solarski. Pozował także do innej rzeźby stojącej w parku zamkowym Ryba z dzieckiem. To bardzo ładna i znana olsztyńska fontanna. Kamil Solarski jako dziecko spędzał dużo czasu z babcią. Był jej ukochanym wnukiem. Niedaleko fontanny stoi trzecia rzeźba Balbiny Świtycz-Widackiej Wiosna. To postać młodej kobiety, wysokiej, zgrabnej. Pozowała córka Karina, a po jej wyjeździe jedna z koleżanek. Te trzy rzeźby powstały w latach 60. Znajdują się wśród drzew i nad wodą w krajobrazie, który był bardzo bliski rzeźbiarce. W parku nad Łyną, na ścianie willi zwanej Casablanką, wisiała tablica ozdobiona głową młodej rzeźbiarki z napisem Balbina Świtycz-Widacka. Tu kształciła młodych adeptów sztuk plastycznych. Tablicę w 1997 roku ufundowało Stowarzyszenie Pojezierze. Obecnie podczas remontu Casablanki tablica trafiła do miejskiego konserwatora zabytków. Balbina Świtycz-Widacka urodziła się w 1901 roku w Mohylewie. Jako czteroletnie dziecko straciła rodzeństwo podczas epidemii, wkrótce potem ojca i mamę. Balbina, zwana przez najbliższych Bajką, była wychowywana przez dalekich krewnych, doktora medycyny Józefa Witkowskiego i jego córkę Stanisławę Witkowską, nauczycielkę francuskiego i rysunków. Dość szybko opiekunowie poznali się na talencie dziecka i doktor Witkowski przydomową łaźnię zamienił na pracownię, w której Bajka mogła rzeźbić. Potem po studiach była nauczycielką plastyki w gimnazjum w Kobryniu i rzeźbiła. Jej postać Poleszuczki została ofiarowana przez społeczeństwo Polesia. Jak się okazało, na ostatnie imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego. Rzeźba dziś znajduje się w zbiorach warszawskiej Królikarni. Kolejnym miejscem w Olsztynie, gdzie spotykamy rzeźby Balbiny Świtycz-Widackiej, są dwie szkoły. Przed pierwszym liceum ogólnokształcącym stoi po piersie jego patrona Adama Mickiewicza. Artystka wykonała je w 1965 roku. Zachowało się zdjęcie z pracowni w piwnicach budynku w Kortowie, na którym uchwycony jest moment, gdy rzeźbiarka w skupieniu wykańcza dzieło. Jak wspominają córka Jowita Solarska i wnuk, artystka zwykle długo projektowała, ale wykonanie pracy zostawiała na ostatnią chwilę. W domu panowała wówczas nerwowa atmosfera. Wszyscy jej pomagali, bo zwykle rzeźby musiały być oddane w określonym terminie. W szkole podstawowej nr 7 przy Alei Przyjaciół stoi po piersie Leona Kruczkowskiego, autorstwa Balbiny Świtycz-Widackiej. I mało kto wie, że wyszło spod jej ręki. Żona pisarza napisała w pamiątkowej dedykacji: Pani Świtycz-Widackiej jak najserdeczniej dziękuję za piękną i wierną modelowi rzeźbę mojego męża. Takich wspomnień i dedykacji w zbiorach córki artystki jest bardzo wiele. Iwaszkiewicz, Barszczewska, Wiech, Gębik, Ziętara Malewska zostawili wspomnienie o rzeźbiarce. Pisarz Jarosław Iwaszkiewicz wspominał już po śmierci artystki w 1975 roku. Pani Bajka Świtycz-Widacka to kobieta kresowa, mocna jak Jagienka i potrafiąca przeprowadzić swoją wolę. Prosiłem, błagałem, ale mnie posadziła i rzeźbiła.
Seanse pozowania były przyjemne ze względu na bardzo interesującą konwersację, a powstała rzeźba udana. Kortowo, miejsce najbardziej związane z Balbiną Świtycz-Widacką. Tu zamieszkała z córką i zięciem od 1954 roku i żyła do śmierci w 1972 roku. Tu pracowała, miała swoją pracownię, tu znajduje się najwięcej z jej rzeźb. W budynku przy Placu Łódzkim od 1997 roku istnieje galeria rzeźb Balbiny Świtycz-Widackiej. Tam stoją popiersia znanych polskich naukowców, pisarzy, aktorów, a także wiele postaci regionalnych. Już przy schodach wchodzących witają twarze Stanisława Lorenca, wieloletniego dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, i Jana Beniga, działacza warmińskiego. Pokazują rozmach galerii. Rzeźbiarka szukała ludzi charakterystycznych, ciekawych, by stworzyć twarz, która coś mówi, wyraża. Na piętrze trzy kobiety, aktorki Mieczysława Ćwiklińska i Elżbieta Barszczewska oraz Maria Kulczyńska, przyjaciółka, działaczka kultury. O pracy nad popiersiem Barszczewskiej tak Balbina Świtycz-Widacka mówiła w wywiadzie dziennikarzowi Głosu Olsztyńskiego w 1961 roku. Bardzo się nad nią natrudziłam. Znam aktorkę jeszcze z przedwojennych filmów. Pamiętałam ją jako urocze, słodkie stworzenie, piękne, poetyckie. Nie miałam pewności, czy udało mi się te cechy uchwycić do momentu, gdy przyszedł obejrzeć rzeźbę Marian Wyżykowski, mąż pani Elżbiety. Dopiero on pomógł mi zrzucić kamień z serca. Na wystawie też zobaczymy popiersie profesora Konstantego Laszczki. Był to mistrz, nauczyciel bajki z przedwojennej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiowała rzeźbę. Studia skończyła w 1929 roku z wynikiem celującym i potrójnym wyróżnieniem za ceramikę, akt i kompozycję. Jej przyjaźń z profesorem Laszczką trwała do jego śmierci w 1956 roku. Opuszczamy galerię, by zobaczyć dwie rzeźby związane z regionem i uczelnią. Kiedyś Wyższa Szkoła Rolnicza, potem Akademią Rolniczo-Techniczną, obecnie Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Rzeźba Kormoran, który był fontanną, a teraz czeka na remont, oraz monumentalne rybactwo i rolnictwo. Na budynku rektoratu wisi tablica poświęcona artystce. Swą rzeźbą ukochała Warmię i Mazury. W 1975 roku jej przyjaciółka Maria Kulczyńska pisała: niech Olsztyn pamięta o swej artystce, która pozostawiła wiele swych dzieł w tym mieście. Czy Olsztyn pamięta o swojej artystce?